Jej głównym celem jest przypomnienie wydarzeń sprzed 100 lat, dzięki którym Polska wróciła na mapę polityczną Europy. Dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się wernisaż wystawy Ojcowie Niepodległości. Musimy pamiętać o tym, że ta niepodległość to było dzieło setek tysięcy ludzi. Natomiast ci ludzie potrzebowali przywództwa i chcieliśmy pokazać właśnie to polityczne przywództwo, czyli tych mężów stanu, ojców niepodległej, którzy po prostu ten naród do tej niepodległości poprowadzili 100 lat temu. Wśród 6 postaci uznanych za ojców niepodległości znaleźli się Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, a także Wojciech Korfanty. Ich życiorysy uzupełniają plansze pokazujące m.in. proces kształtowania się polskich granic. Wystawy będzie można zobaczyć w 20 śląskich i zagłębiowskich miastach. Trzeba te wydarzenia sprzed 100 lat przypominać. Ponieważ tylko pozornie 100 lat to bardzo, bardzo dawno temu, w istocie mimo całego wieku wciąż tkwimy korzeniami w pewnych sytuacjach, które wtedy miały miejsce. Wystawy będzie można zobaczyć m.in. w takich miastach jak Bieruń, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Lędziny, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tarnowskie Góry czy Tychy.